Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Drodzy Państwo, zostajemy przy temacie wyroku, decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W tej odsłonie pytamy, kto zyska na sporze z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo niewątpliwie o takim sporze na linii Warszawa, a Unia Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy też Bruksela jako takie ucieleśnienie tegoż, tychże organów unijnych, czy też instytucji europejskich, możemy tak to przedstawiać. A razem z Państwem, razem ze mną są Krzysztof Świątek, Polskie Radio 24. Dzień dobry. Dzień dobry. I Artur Cejrowski, Tygodnik Sieci. Dzień dobry, kłaniamy się. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Słyszymy się, widzimy doskonale, panowie. Jak to będzie, drodzy panowie, z tym sporem z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Kto tutaj zyskuje? Zbigniew Ziobro, Solidarna Polska? A może opozycja, która jednak zaciera ręce, widząc pole do uzyskania jakichś korzyści w przypadku problemów rządu? Krzysztof Świątek, prosimy. No oczywiście opozycja próbuje na tym zyskać. To jest klasyczna postawa. Próbuje oczywiście udowodnić, że przez poczynania polskiego rządu ta europejska część w ogóle funduszu odbudowy jest zagrożona, że teraz jeszcze no, oczywiście dodatkowy jest instrument do tego, żeby no, uruchomić ten mechanizm właśnie pieniędzy za praworządność, czy właściwie brak pieniędzy za brak praworządności, bo do tego się przecież to ma sprowadzić. Próbuje też punktować Zbigniew Ziobro. No, nie jest niczym nowym konflikt ministra sprawiedliwości z premierem Morawieckim, no, ale stosunkowo taka delikatna była reakcja zarówno premiera Morawieckiego, pytanego na jednej z konferencji, jak i także reakcja samego prezesa Kaczyńskiego, który o tę postawę Zbigniewa Ziobry był pytany w Polskim Radiu 24 w wywiadzie. Prezes Kaczyński mówił, że jednak no po prostu spodziewałby się, że tego typu sprawy będą rozstrzygane wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy, a nie na zewnątrz. No ale wiadomo, że Zbigniew Ziobro... No ale padły też słowa o tym, że prezes Kaczyński jest zawiedziony, także chyba tutaj taki karzący palec prezesa gdzieś tam się pojawił w tej rozmowie z Jerzym Jachowiczem dla Polskiego Radia 24. Pojawił się karzący palec, ale reakcja mogła być dużo ostrzejsza. No też wiadomo, że sytuacja w obozie Zjednoczonej Prawicy jest taka, że w tej chwili no nikt nie chce takiego ostrzejszego konfliktu w łonie tej Zjednoczonej Prawicy z Solidarną Polską, no bo to by oznaczało jakiś kolejny kryzys rządowy. Nikomu nie jest on w tym obozie na rękę. Ale zwracam też uwagę na to, że dzisiaj akurat w Rzeczpospolitej jest wywiad z Didierem Reindersem, czyli komisarzem Unii Europejskiej do spraw sprawiedliwości, który wskazuje na to, że jednak nie ma takiego prostego przełożenia, że Komisja Europejska stwierdzi naruszenie rządów prawa, na przykład z powodu reformy sądownictwa w Polsce, i już będzie mogła pozbawiać Polskę, czy wstrzymywać, czy w ogóle pozbawiać też tych pieniędzy przeznaczonych w ramach nowej perspektywy, że jednak zagrożona ma być wydatkowanie tych funduszy, że ma być zagrożone finanse Unii Europejskiej. No to by oznaczało, że jednak komisarz Unii Europejskiej do spraw sprawiedliwości opowiada się za takimi ustaleniami szczytu, jakie były podjęte w grudniu 2020 roku, co komunikował premier Morawiecki. No to jest o tyle zaskakujące, że jednak jest to kolejny głos już w tym duchu. No właściwie tak samo się wypowiadała także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. A to by oznaczało, że jednak to spojrzenie, te konkluzje szczytu byłyby akceptowane przez członków Komisji Europejskiej. Tylko oczywiście w takiej sytuacji pojawia się jedno zasadnicze pytanie. Czy nie jest tak, że werbalnie deklaracjami politycznymi to tak wygląda, a praktyka polityczna będzie zupełnie inna? No bo praktyka polityczna to jest taka, że od 1 sierpnia ubiegłego roku cały czas ta europejska część planu odbudowy jest niezaakceptowana. Cały czas są próby pogróżek, grillowania Polski, a dodatkowo jeszcze Komisja Europejska także czeka w przypadku Węgier na to, czy uda się tej zjednoczonej opozycji obalić Viktora Orbana, czy się nie uda obalić Viktora Orbana. I to może być rozstrzygające, bo jeżeli się nie uda obalić Viktora Orbana, to być może także wobec Polski ten kurs zostanie złagodzony. Czyli kwestie polityczne
cały czas odgrywają tutaj olbrzymią rolę. A skoro mówimy o kwestiach politycznych, to jeszcze zanim przedstawimy jeden materiał, chciałbym zapytać o zdanie Artura Cejrowskiego. Arturze, kto tutaj najbardziej zyskuje? Czy część obozu rządzącego, Solidarna Polska, bo Zbigniew Ziobro może teraz przedstawiać się w glorii zwycięzcy, czy też w glorii wyroczni, która mówiła, a nie mówiłem, czy jednak politycy opozycji, którzy tutaj wypowiadają się jednym głosem z przedstawicielami instytucji unijnych? No cóż, politycy opozycji są autorami części rezolucji potępiających Polskę, wskazujących na rzekome niedostatki związane z praworządnością, więc z pewnością to, kiedy obserwujemy ich wystąpienia w różnego rodzaju mediach, telewizjach, kiedy krytykują poczynania premiera Morawieckiego i wskazują, że z winy takiej czy innej decyzji rządu nie dostaliśmy jeszcze pieniędzy z KPO, no to tutaj braknie z reguły w ich słowach do powiedzenia, że za tym, że tych pieniędzy nie dostaliśmy, stoi ich lobbying w Brukseli i nie tylko, bo te rezolucje są bardzo często pisane rękoma przedstawicieli polskiej opozycji. To nie kto inny jak Leszek Miller, pan Cimoszewicz czy Robert Biedroń lobbują na rzecz wstrzymywania wypłat w Unii Europejskiej. Więc bez wątpienia, jeśli możemy tutaj mówić o jakiejś gorzkiej satysfakcji, to oni mogą taką odczuwać, bo to jest jakaś forma ich politycznego zwycięstwa, to, że te pieniądze jeszcze do Polski nie wpływają. Natomiast no, my rozmawiamy o pojęciu praworządności już od dawna, a mam wrażenie, że nie do końca chyba dobrze definiujemy w przestrzeni publicznej to pojęcie, o ile w ogóle podejmujemy próbę definicji tego pojęcia, bo jeśli odwołujemy się do teoretyków prawa, to samo praworządność oznaczałoby w takim najbardziej ogólnym ujęciu coś, co jest definiowane jako taki stan, w którym prawo jest ponad władzą i prawo jest niezależne od aktualnej władzy. Więc no, jeśli taką definicję byśmy przyjęli, a taką definicję praworządności przyjmuje większość, przynajmniej tę formalną, większość podręczników do teorii prawa przyjmuje właśnie tego typu definicję, to praworządnym państwem byłaby na przykład Trzecia Rzesza. I ona problemów z praworządnością by nie miała, przynajmniej w kwestii takiej formalnej zgodności, pod kątem zgodności z definicjami teorii prawa. Więc musimy się zastanowić, czy ten spór o praworządność nie jest przypadkiem tylko i wyłącznie pewnego rodzaju pałką, która ma służyć unijnym urzędnikom do tego, żeby znaleźć jakiś asumpt do tego, żeby krytykować polski rząd pod takim, a nie innym politycznym kątem. Bo no, ja zgadzam się tutaj z panem Janem Marią Rokitą, który w jednym z programów w telewizji w Polsce.pl powiedział, że tutaj tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie no konkretne, ważne dla jakiegoś środowiska elementy, które będą służyły do krytyki polskiego rządu. Dla środowiska sędziowskiego będzie to będą to jakieś cechy związane z poszanowaniem ich praw do korporacyjności. Dla innych środowisk będą to inne elementy. I my cały czas nie wiemy tak naprawdę, czy i tu rację ma niestety Zbigniew Ziobro. Nie wiemy, w którym momencie ta krytyka ze strony Unii się skończy i co jeszcze moglibyśmy zrobić, żeby ze strony Brukseli nie płynęły kolejne oskarżenia strony polskiego rządu w takim czy innym kierunku. A to, co się dzieje, jest chyba właśnie na rękę opozycji, która chyba dostrzega tutaj szansę dla siebie, bo często te wypowiedzi przedstawicieli opozycji bez względu na barwy polityczne współgrają z tym, co mówią przedstawiciele organów unijnych. I może teraz poprosimy o głos przedstawiciela Lewicy, o głos pana posła Andrzeja Szejny. Dzisiejsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oznacza, że Polska i polski rząd są w nowej sytuacji prawnej i politycznej. Otóż nie można już w żaden rozsądny sposób kwestionować rozporządzenia Rady i Parlamentu pieniądze za praworządność. Co się stanie, szanowni państwo, jeżeli rząd nie zmieni swojej polityki, jeżeli nie będzie zlikwidowana Izba Dyscyplinarna, jeżeli nie zostaną zapłacone kary za kopalnię Turów i wreszcie, jeżeli nie zostanie zawieszone lub umorzone postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Ani jedno euro do Polski nie trafi.
To przestroga lewicy, a może życzenie lewicy, ale ja bym tutaj zwrócił uwagę na jeszcze jedną wypowiedź, wypowiedź kogoś z zupełnie innych kręgów, właśnie przywoływanego przez nas Zbigniewa Ziobry, co mówił minister sprawiedliwości, a w tej roli właściwie lider Solidarnej Polski. Otóż Zbigniew Ziobro przypomniał, że śmiano się z jego środowiska politycznego, gdy takie przestrogi były formułowane. Poprosimy o tę wypowiedź. Kiedy Solidarna Polska przestrzegała przed tym, że wprowadzenie rozporządzenia o warunkowości pod pretekstem praworządności będzie służyć do ograniczenia polskiej suwerenności, będzie używane jako ta maczuga przeciwko Polsce i przeciwko innym krajom, które będą chciały realizować obszar wolności, własnej odrębności kulturowej, politycznej od głównego mainstreamu Unii Europejskiej, śmiano się z nas. A w takim razie spytam tych wszystkich, którzy się śmieją, gdzie są te pieniądze z funduszu odbudowy, które Polska powinna już dawno otrzymać? Dlaczego ich nie otrzymuje? No właśnie dlatego. Dlatego, że zostało wprowadzone rozporządzenie, które obowiązuje nie od dziś w systemie Unii Europejskiej, jest już de facto siłą awansu stosowane przez establishment europejski przeciwko Polsce. Po co? By właśnie szantażować, by wymuszać wbrew decyzjom politycznym polskiej demokracji takie zmiany. Aby szantażować, powiedział Zbigniew Ziobro, a cytując klasyka, można powiedzieć, pieniędzy nie ma i nie będzie. No tylko czy tutaj jest jakieś dobre rozwiązanie, rozwiązanie, które satysfakcjonowałoby koalicjantów tworzących rząd? Bo zwróćmy uwagę, praktycznie Zbigniew Ziobro mówi o tym samym, o czym mówi Andrzej Szejna, tylko inne pobudki kierują tymi politykami. Ocena sytuacji jest jednak bardzo podobna. Czy można tu liczyć na kompromisowe rozwiązanie, które usatysfakcjonuje wszystkie strony i które pozwoli pieniądze z funduszu odbudowy wypłacać? Krzysztof Świątek, prosimy. Myślę, że nawiązując do wypowiedzi pana posła Szejny, to jednak jeżeli chodzi o porównywanie z postawą Zbigniewa Ziobry, to jednak to są zupełnie inne motywacje i także zupełnie inna jakby retoryka polityczna, chociaż nawet, jeżeli nawet by się wydawało, że podobna. No jeżeli chodzi o posła Szejnę, to przecież wystarczy wspomnieć, że 21 października ubiegłego roku Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której można przeczytać, że wzywa się Komisję Europejską do tego, żeby wstrzymała plan odbudowy dla Polski do czasu zrealizowania wszystkich orzeczeń z TSUE. No to jest właściwie to, co mówił pan poseł Szejna, czyli rozumiem, że jakby realizować wszystkie orzeczenia z TSUE i wszystkie decyzje, no to już w tej chwili kopalnia i elektrownia w Turowie miałyby nie funkcjonować, już miał być upadek tego regionu, bezrobocie, emigracja tych ludzi i właściwie też zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego dziesiątek tysięcy rodzin, które byłyby pozbawione około 8%, w skali kraju byśmy byli pozbawieni 8% energii elektrycznej. No to do tego się sprowadza. No my nie możemy ulegać, bo to jest, powiem szczerze, dyktat Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To jest instytucja o charakterze bożka, która nie ma właściwie żadnej instytucji odwoławczej. To jest niezgodne w ogóle z zasadami prawa rzymskiego, który zawsze przewiduje dwuinstancyjność. Takim sugestiom nie można ulegać. Ja mam nawet wrażenie, że no, za tą rezolucją głosowali europosłowie Lewicy i Platformy Obywatelskiej, więc jedno deklarują w Polsce, że chcieliby przyjęcia tych funduszy i tego, żeby do Polski trafiły, a jak przychodzi co do głosowania, to na forum instytucji, która ma wpływ także na nacisk na Komisję Europejską, to właściwie mówią do Komisji Europejskiej: naciskajcie, nie akceptujcie, jeszcze wstrzymujcie, ile się da. No to trzeba się zdecydować, no albo. Natomiast co do wypowiedzi pana ministra Ziobry, no rzeczywiście jest oczywiście to rozporządzenie, jest tego typu nacisk. Natomiast ja tutaj uważam, że zgadzam się akurat z taką postawą, którą już od wielu miesięcy prezentuje europoseł Jacek Sariusz-Wolski, który mówi o tym, że z Unią trzeba zagrać ostrzej. Trzeba po prostu zagrać twardo. Skończył się już czas takich poklepywań i jakichś dyplomatycznych umizgów. No trzeba zagrać twardo. Ja bym nawet zagrał teraz tak, żebym powiedział, że Komisja Europejska, jest czas do 1 marca na to, żeby przyznać Polsce, żeby poszła pierwsza transza europejskiej części planu odbudowy dla Polski. A jeżeli 1 marca tych pieniędzy nie będzie, to my sobie poszukamy na rynku i w takim razie występujemy z tego porozumienia. Nie będziemy żyrować. Przecież to my tak naprawdę też podżyrowujemy te pieniądze, te kredyty innym państwom, które nie mają tej zdolności kredytowej. Przepraszam, Polska ma popandemiczną dobrą perspektywę mimo podniesionej inflacji. Mamy
mamy korzystne prognozy gospodarcze, mamy też dobre ratingi. Trzeba zagrać twardo z Komisją Europejską. Tu nie ma się co... Jesteśmy w sytuacji zagrożenia. Jeżeli Ursula von der Leyen i ci inni urzędnicy nie rozumieją, że mamy wojnę właściwie na przednówku być może, nie daj Boże oczywiście, i nie potrafią tych problemów zarzekać. O wojnie porozmawiamy już w kolejnej odsłonie naszego programu. Już teraz panów, a przede wszystkim państwa, serdecznie zapraszam. O tym, czy jest miejsce na miękką grę, czy jej nie ma, o tym będziemy rozmawiać już za chwilkę. Zostańcie z nami.